Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest Jacek Kolankiewicz, dziennikarz, obecnie współpracownik DTV24. I jesteśmy we Wrocławiu, co jak dla Jacka jest rzeczą dziwną, albowiem przeważnie bywa gdzieś w świecie. Był w Chinach, w Paryżu, ale największa przygoda życia spotkała go w Gruzji. I o tym Wam dzisiaj opowie. Długo Cię nie było i ta historia to jest historia kryminalna. Jak to się stało? Dlaczego Cię tak długo nie było na kanale? Ta historia jest w 100% kryminalna. Zaczęła się od problemów związanych z wyjazdem, ale w sumie to był taki mały problem w stosunku do tego, co mnie spotkało już na miejscu. Po niecałym miesiącu pobytu w Gruzji okazało się, że moje dalsze przemieszczanie się stanęło na czubku, na ostrzu noża. I to dosłownie, ponieważ chcąc przemieścić się do miejscowości, która się nazywa Dawid Garedzi, z mojej lewej strony wyszedł człowiek, będąc już w Tbilisi oczywiście, można powiedzieć w połowie nawet całego tripu. Wyszedł człowiek z mojej lewej strony i zaatakował mnie nożem, a przez co wszystko przekreślił, łącznie z tym, że po rekonwalescencji, która się odbyła w Gruzji, a przylocie do Polski, no właściwie jestem na etapie zero. No dobrze, ale to była cała akcja. Co się działo w tym momencie w Tbilisi? W policji dowiedziałem się, że tego właśnie dnia, w którym szedłem na tak zwaną marszrutkę, czyli żeby się przemieścić dalej, odbyła się gigantyczna wręcz demonstracja, parada LGBT. No a to jest Gruzja, to nie jest Europa, tylko to już jest Azja i tam podejście do tematu jest zgoła absolutnie inne niż tutaj, gdzie bardzo nieprzychylnym okiem patrzą nie tylko władze, ale też i kler. No i okazało się, że idąc właśnie na tę marszrutkę, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że parę kilometrów ode mnie na parotysięczny tłum ludzi skanduje, wszyscy się ze sobą biją, leją, lewa strona z prawą, zwolennicy, przeciwnicy, buntownicy, wszyscy się tam po prostu, tam jest istna wojna. A ja nieświadom niczego, szedłem najzwyczajniej w świecie na marszutkę, żeby się przemieścić do kolejnego punktu na mojej trasie, by nagrać kolejny odcinek. I w tej właśnie całej historii pojawia się człowiek, który atakuje mnie, no i niestety tym samym przekreśla moją trasę dalej. Byłeś jak zwykle ze swoją kamerą. Tak. Tak, ona jest właściwie zawsze przy mnie. Też się z tego śmieją niektórzy, że no ale co ty chcesz kręcić? No i powiem wam tak, no gdybym tego właśnie dnia nie był cały w skowronkach, bo piękna pogoda, wszystko jest cudowne i w ogóle, i bym kręcił, to mielibyśmy całe zdarzenie nagrane na tej właśnie kamerze, ale ta kamera mi posłużyła tego dnia kompletnie za co innego. To była moja broń, żeby uratować swoje życie. Walczyć o życie, tak. Jeszcze jest tutaj na kamerze zaznaczony ślad od tego noża. No, ja bym zaczął tutaj mięsem rzucać, jak ja na to wszystko patrzę. Natomiast następnego dnia okazało się, że mój przypadek, jak też przypadek jeszcze wielu innych ludzi poszkodowanych, nie tylko tego dnia, ale i również kolejnego dnia, bo zginął tam gruziński dziennikarz. Później dowiedziałem się od policjantów, że dziewczyna, która przyleciała z Australii, więc przebyła naprawdę hektar kilometrów, no wróciła do domu w czarnym worku. Na drugi dzień po moim ataku, na mnie ataku, została zrobiona demonstracja, gigantyczna wręcz, na parę dziesiąt tysięcy ludzi, którzy pokazali swój przeciw i bunt przeciw agresji, bo ogólnie Gruzja jest fantastycznym krajem, natomiast te kilka dni, właściwie kilka, no tam przez cały tydzień było bardzo burzliwie, ale no pokazały tą ciemną stronę mocy, która jest gdzieś tam kryta wśród tych wszystkich ludzi,
Ja dopiero dostałem telefon i mogłem się dowiedzieć, co się tak naprawdę dzieje po tygodniu prawie, gdzie przez tydzień czasu przyjeżdżali do mnie różni ludzie z samej góry właściwie, bo to i premier, i ministrowie. Wróćmy jeszcze na chwilę do samych ran. Jak to się stało? Ile dostałeś tych ran? 11 razy, 11, no 11 razów było przeznaczonych do tego, żebym już tutaj z nikim nie rozmawiał. I to był nóż. To był nóż. Moim zdaniem był to nóż, który się wykorzystuje do ostryk. On był krótki, z bardzo szerokim ostrzem. Wyglądał trochę jak trójkąt. Jego celem było zabicie. Nie ranienie, nie skaleczenie, tylko zabicie. To nie jestem w stanie inaczej tego określić. Zresztą policjanci też mi powiedzieli, że to był człowiek, jest to człowiek, który już raz został skazany za podobną sytuację, natomiast tym razem jego celem było zabić, nie okaleczyć. Zabrali cię ze szpitala? Tak, bezpośrednio z ulicy. Oczywiście no, mnóstwo zrobiło się tam dookoła hałasu, mnóstwo ludzi przybiegło i bądź co bądź, no też uratowali mnie z tych całych opresji, bo no co innego walczyć z kamerą, co innego, kiedy człowiek jest cały pokaleczony i z niego krew tryska na lewo i prawo, a co innego, jeśli do całej sytuacji wkraczają sami Gruzini, którzy łapią tego człowieka. W tym momencie przyjeżdża karetka, no robi się wokół tego duży szum, trafiam do szpitala w Tbilisi. Trafiam na stół, oczywiście trafiam na bardzo dobrych chirurgów, którzy no, nie otwierają mnie, co mi później powiedzieli, że była taka opcja możliwa, żeby coś tutaj pootwierać, no ale się udało i no, jestem. No. Miałeś ciekawe odwiedziny w szpitalu. To są odwiedziny, których się nie zapomina, natomiast do dziś nie mam zielonego pojęcia, chociaż sobie to układam w głowie. Dlaczego? Bo trzeba pamiętać o tym, że byłem w sytuacji, cała ta sytuacja miała miejsce w konkretnym dniu. W dniu, w którym ludzie wyszli na ulicę, by pokazać swoją odmienność. Natomiast w tym całym nieszczęściu było takie szczęście, że, o ile to można nazwać szczęściem, że gdy doszły słuchy do samej góry, że dziennikarz z Polski został tutaj trafiony nożem i że jego stan jest nie za fajny i trafiłem do szpitala, przyjeżdża do mnie premier Gruzji i mówi: słuchaj chłopie, no my cię przepraszamy jako Gruzja i tak dalej, ale co się tak naprawdę stało, dlaczego premier przyjechał? Nie mam pojęcia, przez najbliższe 5 dni jeszcze tego nie będę wiedzieć, bo nie miałem kontaktu w ogóle z nikim, z rodziną, z czymkolwiek. No nie, po prostu przyjeżdża premier, był uścisk dłoni i tak dalej, tutaj jacyś ludzie z prasówki. Ja się pytam, gdzie jest moja kamera, gdzie są z kolei moje materiały, bo przecież też robię swój własny kanał. Nagle przyjeżdża po premierze pani minister kultury i turystyki. Pyta się mnie o zdrowie. Później przychodzą policjanci i to nie jeden, tylko cała armia tych policjantów. Przynoszą mi różne prezenty i tak. Ale co się stało, tak? No bo ja nie mam jakiegoś super mega znanego nazwiska, chociaż nie ukrywam, że chciałbym. Mając kolegę premiera Gruzji, to kto wie, co jeszcze przede mną, ale to takie raczej trochę śmieszne. No i dopiero na piąty dzień się dowiaduję, co się tak naprawdę wydarzyło, czyli trafia do mnie telefon. Właśnie przez policję dostałem ten telefon z powrotem. No i w tym momencie dowiaduję się, że gigantyczna demonstracja w centrum Tbilisi, pierwsza od bardzo dawna. W zeszłym roku podobno ta demonstracja była o wiele mniejsza, w tym roku była gigantyczna i cały czas ona trwa. I prawdopodobnie też dlatego byłem facetem, którego oni gdzieś tam chowali, żeby nie, no, z jednej strony pewnie gdyby mnie ten człowiek mimo wszystko ubił,
To ja sobie nie wyobrażam, co by się tam działo, bo tam by była rewolucja. To gigantyczna rewolucja. No ale udało się, uciekłem śmierci od kosy i... No i jak widać, polityka teraz zaczęła działać, tak? Bo teraz politycy przyszli, zaczęli się pytać o różne rzeczy, jak to ja jestem, a skąd ja jestem, czy Gruzja jest fajna, czy jest niefajna. Oczywiście z naciskiem, że być może jest jednak fajna, a nie, że nie jest fajna. I ja zawsze powtarzałem i powtarzać będę, że to nie o to chodzi. Tak naprawdę chodzi o to, że ludzie na całym świecie są różni. Kraj Gruzja jest fajnym krajem, jest fantastyczny według mnie. Są ludzie bardzo otwarci, a ludzie, którzy mają coś źle tutaj w głowie poukładane, no akurat się tam trafił taki jeden, ale to może się trafić wszędzie na kuli ziemskiej. Na swoim kanale pokazujesz podróże. Byłeś już w wielu miejscach. Gdzie między innymi? Ciężko powiedzieć, od lewej czy prawej? Może od prawej, bo będzie łatwiej. Prawa strona kuli ziemskiej, czyli Chiny. Miałem tam docelowo spędzić 2 lata, spędziłem rok, natomiast wyjechałem z Chin na chwilę, bo przecież to miała być krótka chwila, ale okazało się, że na świecie źle się dzieje ogólnie i wiemy dlaczego. No i już powrót do domu nie był taki prosty, właściwie jest nadal nieprosty, bo w tej chwili jesteśmy we Wrocławiu. Do domu czy do Chin? No wtedy tak, na tamtą sytuację tak, bo miałem wylecieć dosłownie na chwilę, no bo ile może to się dziać? Od Wuhan mieszkałem jakieś 40 minut samochodem, no ile, no tydzień, dobra, no niech będzie maks 2 tygodnie, tak? Ale to się już dzieje drugi rok, więc tam został mój świat, tam została moja gitara, moje pędzle, moje atelier, moje sprzęty fotograficzne, statywy, obiektywy. Bez możliwości, żeby wziąć i jakoś to z powrotem tutaj przywieźć do... No właśnie, dokąd? Pojechałeś do Paryża. Pojechałem do Paryża, tak. Z Chin wyjazd był bezpośrednio do Paryża i często można, zresztą też mi zadają takie pytanie, dlaczego ty mówisz 2 razy do domu, skoro jesteś raz w Paryżu, mówisz do domu, a potem jesteś w Chinach, też mówisz do domu. Otóż sprawa wygląda bardzo prosto, ponieważ w okolicy, we Francji ogólnie, w okolicach regionu, który się nazywa Picardie, a konkretnie w Thiers-sur-Tef, spędziłem 3 lata. I to z Francji był wylot do Chin, a więc we Francji, jak byłem gdzieś, jeździłem gdziekolwiek, no to wracałem do Francji, czyli wracałem do swojego domu, który był we Francji. Dlatego u mnie na kanale 2 razy pada słowo dom, mimo że raz jest to Francja, a raz są to Chiny. A gdy cała wyprowadzka do Chin no już miała miejsce i tam zaczął człowiek jakoś rzeczywistość ogarniać, łącznie z kanałem wyprawy Kojota tutaj. No nagle się okazało, że rzeczywistość się cała zmieniła. Optyka na życie też się zmieniła, no bo teraz nie wygląda to tak cudownie, pięknie, ładnie. Trochę inaczej wygląda. Czy masz zamiar pojechać jeszcze do Gruzji? Tak, tak, oczywiście, że tak. Ja uważam, że Gruzja jest bardzo ciekawym miejscem na planecie. Przede wszystkim poznałem tam bardzo dużo ludzi, mnóstwo mam znajomych, którzy też pytają się, kiedy mogą oni przylecieć do nas, do Polski. No a mając mnie za swojego kumpla, też pytają się o takie rzeczy, czy u was w Polsce jest bezpiecznie. Uwaga, to się odwraca trochę optyka, co nie? Bo w tej chwili to ja będąc w Gruzji byłem facetem, który został ranny i dla moich znajomych była to olbrzymia, gigantyczna wręcz przykrość, uwierzcie mi na słowo. Wszyscy Gruzini, jak jeden mąż i żona, bardzo mi współczuli, mówili mi, że przepraszają w swoim własnym, prywatnym imieniu. W Polsce nie spotkałem się jeszcze z ludźmi, gdzie ktoś by kogoś przepraszał, dlatego że państwo Polska. No ale tam to nie jest Polska, tylko to jest Gruzja. No i z kolei teraz oni do mnie mówią, słuchaj, jak my przylecimy tutaj do ciebie, czyli do twojego kraju, no czy tutaj jest u ciebie spokojnie? Ja mówię, no jest spokojnie.
no nie ma takich sytuacji i Bogu niech będą za to dzięki, że ktoś kogoś gdzieś na ulicy tylko dlatego, że ma inne przekonania. Na szczęście nie ma takich sytuacji. A więc czy ja polecę do Gruzji? Na pewno tak. Kiedy, tego nie wiem. Chciałbym szybko, dlatego że moim zdaniem i tam wewnętrznie też to czuję, nie skończyłem swojej trasy. No, ona mi została w pół przerwana, ale już czuję się na tyle dobrze, że tak. No pierwsze twoje filmy już są na warsztacie, na montażu. Tak, tak. No, muszę się tego nauczyć, bo do tej pory były robione przez kogoś innego i no, zostałem z tym sam, natomiast nie oznacza to, że się tego nie nauczę. Chyba że ktoś mi chce pomóc, to ja bardzo chętnie skorzystam z takiej pomocy, bo na montażu nie za bardzo się znam. No nie wiem co powiedzieć, no ale to nie znaczy, że się nie poznam i nie dam rady. Tak, filmy są w tej chwili wrzucone na komputer. Jest mnóstwo filmów z Gruzji, aż do momentu, bo to jest ciekawe, nie wiem, czy ja o tym w ogóle wspomniałem. Filmy są nagrane do sytuacji, w której no, zostałem zaatakowany. Co prawda samej sytuacji nie mam nagranej, ale w momencie, w którym ja się... Sorry, że tak wróciłem jeszcze raz do tej sytuacji, ale no, w momencie, w którym ja walczyłem o zdrowie, walczyłem o swoje życie, włączyła mi się kamera. I mam nagrane, niektóre filmy są z dźwiękiem, niektóre bez dźwięku, no ale mam to nagrane. Jak ten chodnik, tych ludzi, tych siebie samego, co tam się działo, co mówiłem, później sytuacja w szpitalu, jak chcą mi zabrać kamerę. Policja mówi, oddawaj kamerę tutaj ten, bo musimy to wszystko sprawdzić. Ja nie mam, żeby nie było, ja to nie mam żadnej pretensji do policji, to jest ich robota, ale bardzo się tego obawiałem, bo nie byłem w kraju, który jest w 100% taki, nie umiem, tak, więc tam dużo miałem informacji takich, że jeżeli ci coś wezmą i to jest na przykład nagrane na kamerze, to już możesz tego nie odzyskać. Więc resztkami swoich sił jeszcze wyjąłem kartę z kamery i długo nie chciałem oddać, ale siły tak opadały, że już byłem zrezygnowany i powiedziałem, niech się dzieje wola nieba, trzymajcie kamerę, trzymajcie wszystko. I wszystko też odzyskałem, tylko że nie odzyskałem to w taki sposób, jaki sobie my wyobrażamy. Otóż kamera została mi oddana dopiero na 7 dzień, w momencie, w którym przyszła policja razem z całym plecakiem. I co ciekawe, ostatnią rzeczą, którą mi oddali, to był mój paszport. Bo ja nie chciałem lecieć do Polski z jednej strony, z drugiej strony byłem na tyle słaby i na tyle nie miałem sił, że plecaka bym na pewno nie dźwignął. A mamy jeszcze kolejną stronę, gdzie ja mam zrobione całą trasę i chcę jechać w trasę, tylko no, muszę teraz dojść trochę do siebie. No i... No właśnie, gdy ja zacząłem Gruzinom mówić, słuchajcie chłopaki, ja dojdę do siebie, ja jedę dalej w trasę, tylko dajcie mi proszę paszport, tego paszportu nie dostaję aż do dnia wylotu do Polski. Dostaję go na kilka godzin przed samolotem. Władze Gruzji mi kupiły bilet, no ale to nie jest tak, że wow, byłem w hotelu, w jednym, drugim, jak super fajnie. Bo rozumiecie, to jest tak, że ja nie mam swojego paszportu i to jest taki ptaszek na uwięzi, no bo nigdzie nie poleci bez paszportu. No ale wiecie, jak jest powrót do Polski, to się nagle okazuje, że tu jest inna rzeczywistość, a przecież robiąc swoją własną robotę, to jest też moja praca, więc nie pracując, człowiek nie zarabia, nie leci, no i zaczyna być trochę tak cienko, no. Nawet bardzo cienko, więc no muszę lecieć. Trafiłeś do Wrocławia. Tak. I teraz będziesz współpracować, na razie przynajmniej, z telewizją DTV24. Tak. No, liczę na taką owocną współpracę z DTV24, do której zostałem zaproszony. Zobaczymy, jak się sprawy poukładają, ale póki co układają się bardzo dobrze. Ja nie marudzę. Na mnie też nie narzekają, więc chyba jest okej. Co możesz zobaczyć?
Przede wszystkim zapraszam na mój kanał na YouTube Wyprawy Kojota. Tam można zobaczyć wszystkie filmy, które do tej pory zostały złożone. Niektóre filmy dopiero teraz się składają, jak chociażby materiały z Gruzji, jak też i na wszystkich społecznościówkach. Dokładnie ta sama nazwa, Wyprawy Kojota, także no, tam na pewno można mnie zobaczyć. A jeżeli ktoś chce mnie wesprzeć, zapraszam bardzo, bardzo, bardzo ciepło na swój Patronite, również Wyprawy Kojota.